Jesteśmy na jakiejś górze, gdzie jest mnóstwo śniegu, a to dlatego, że teraz zjedziemy sobie z najbardziej ekstremalnej zjeżdżalni. Jesteś gotowy? Dobra, Luczek, uwaga, wsiadam i lecimy! Nie, Pipek, ja zaraz tu wypadę, to jest takie szybkie! Wow, co się dzieje? Wow. A to dopiero początek, patrz na to! A jak tutaj jest kolorowo! A ta zjeżdżalnia jest mega wielka i super wysoka! Wow, co się stało, że jesz? A ja, Pipek, prawie wyleciałem, poczekaj na mnie! Nie, Luczek, wszystko w porządku! Mój kolega wypadł, a ja lecę coraz niżej! O nie, tutaj jest jeszcze jakaś jedna osoba i chyba mi się udało! Wow, zeszłem na sam dół, ała, ała! Ty jeździsz za szybko, wiesz co, ja już z tobą nie chcę! Ja wezmę sobie swój pontonik i po prostu będę jeździł za tobą, wie? No co, ej, to nie było chyba aż takie złe, no wsiadaj do mnie! Nie no, sorry, Pipek, ale wiesz co, zobaczę jak ty teraz będziesz jeździł sam. Dawaj, pójdziemy na początku na przykład na tą zjeżdżalnię, ona wygląda dosyć fajnie. No co jest, ona jest troszeczkę otwarta, ale patrz, ostrzeżenie, to jest bardzo niebezpieczna zjeżdżalnia. I czekaj, ja zaraz tutaj wpadnę, jesteś tego pewien? A nie, co ty, Pipek, gadasz, dawaj, wlatujemy tutaj, to jest pewnie proste. O, co się dzieje, czemu tutaj jest tak czarno-biało? I zobacz na to, o, jak ja lecę, ała, w głowie mi się kręci, Luczek, wszystko w porządku. Ała, oddam sobie kamerę i pum, ale żeśmy wylecieli, ta zjeżdżalnia była jednak niefajna. I Luczek, ja wpadłem do jakiegoś wulkanu, ale mnie wywaliło. Wiesz co, ja już nie chcę więcej zjeżdżać, bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę niebezpieczne. Czy ty masz jakiś inny pomysł? No pewnie, że tak, Luczek, teraz użyjemy takich sanek z drewienka. One na pewno będą bezpieczne, chociaż tak szczerze nie wiem, czy się czuję na nich bezpiecznie niż na tym pontoniku, a nasza zjeżdżalnia przed nami wygląda tak. Ona na pewno jest przystosowana do tych sań. Wiesz co, zwolnijmy może trochę. Ej, dobra, to nie jest sobie taki zły pomysł, tylko Luczek, tu się nie da zwolnić. O, co się stało, ty? Ja bym zaraz tutaj wypadł. Teraz musimy wycelować idealnie tutaj w tą zjeżdżalnię i padzie, tutaj lecę. O nie, co się dzieje, Luczek, czy ona naprawdę jest taka zawijana? Co ty robisz? Nie, tu się robi 360 i lecimy na dół. Ha, wiesz co, jednak ten śnieżek mi się bardzo podoba. Ja bym tutaj mógł zjeżdżać całe dnie. Ale czekaj, Luczek, my schodzimy jeszcze niżej. Ała, ała, ała. I czekaj, prawie się zablokowałem. Nie no, co ty mówisz? Ta zjeżdżalnia tymi sankami. Wow, jest taka niebezpieczna. Jeszcze przypadkiem w coś przewalimy. Na przykład tak jak teraz. O, i się wywalimy. O, jesteś taki wolny, to pewnie przez te twoje słabe sanki. Ja za to kupię sobie coś lepszego. Patrz teraz na mój wóz. On będzie na pewno bardzo fajny. Czekaj, co ty tutaj masz? Wow, jakie to jest super. Ej, chwileczkę, ja mogę tutaj wsiąść. Patrz, jestem koło ciebie. I bardzo dobrze, Pipek, to jest rakieta. Jesteś pewny, bo ja teraz się rozpędzę. No nie, no Luczek, pewnie te sanki są takie słabe. Dawaj, spróbujmy tutaj wejść. Na tej zjeżdżalni jeszcze nas nie było, ale czy ona będzie w ogóle jakaś fajna? No jasne, że tak, zobacz, będziemy jak najszybciej na dole. Ja tutaj wydałem tyle robuxów, żeby to kupić i zobacz, to dopiero się rozpędza. Oj, nie podoba mi się to, Luczek, my możemy stąd wypaść. O, jakie to jest szybkie, co ty zrobiłeś? Nie no, spokojnie, zobacz, wszystko pod kontrolą. Widzisz te wielkie sanki, one są lepsze od tych twoich i czekaj, nawet zwalniamy. Co jest, czemu my teraz zwolniliśmy? Ej, dobra, to jest mega dziwne, ale to nie jest takie proste, jak nam się wydaje, bo teraz cały czas przyspieszamy i lecimy. Tak jest! Bum, patrz, jak my nawalamy. Dobra, Pipek, lecimy! O, co się stało? Nie, aż uderzyłeś mnie w głowę. I czemu my jesteśmy teraz tyłem? Nie, Luczek, ja zaraz wymiotuję. Chcę wysiąść z tych sanek. Ja, Pipek, nie mogę tego kontrolować. To jest poza moją kontrolą. Co tutaj się dzieje? Czemu tutaj jest aż tak mocno i mega szybko? Co jest? I zaraz znowu spadamy w te same miejsce i naraz... Ała, uderzyliśmy znowu o ten kamień. Ale wiesz o tym, że możemy wejść jeszcze wyżej? Na jakąś kolejną górę, która jest o wiele wyższa. My byliśmy tam na dole, patrz, a teraz jesteśmy tak wysoko. Gdzie ty nas zabrałeś? Nie no, tu jest tak stromo, ty tego nie widzisz, patrz jak to jest w dół. Wow, i tutaj wszystko jest takie oszklone. Jak chcę tutaj zjechać, to muszę kupić coś lepszego. Na przykład, chwila, to jest taka deska. Jakie to jest niebezpieczne. Chyba niestety nie ma dla ciebie miejsca, ale ja stąd zlecę. Zobacz, na czym ja jadę, Pipek, wiesz co, ty się chyba wywalisz, ale ja za to polecę pierwszy. Nie, czekaj, co się dzieje? Wow, jakie to jest ekstremalne. I chwila, ale mnie wywaliło. Czy my lecimy prosto do tego boczka? Ała, co się stało? Ej, Luczek, widzę cię. Dawaj jak największe kółka, bo to akurat chodzi o to w tym boczku. Ała, i spadłem teraz na dół, ale nas wywaliło. Ty, ja chcę jeszcze
jeszcze raz, to było takie super i patrz na to, ta dyska była po prostu epicka. To były najlepsze wydane moje pieniążki w życiu. Ale ty wiesz o tym, że można wejść jeszcze wyżej i tam są jeszcze lepsze szczyty, wiesz co, ja idę tam. Ja nie mogę być gorszy, muszę zobaczyć tą ekstremalną zjeżdżalnię, o której mówił Luczek. Ej, czy mi się wydaje, my chyba tutaj byliśmy, ale nie weszliśmy jeszcze do tamtej zjeżdżalni. Bo tutaj jest właśnie dużo ich i wiesz co, Pipek, ja chyba tym sobie właśnie zjadę. No nie, co ty robisz? A patrz co, ja tutaj kupiłem taki czerwony skuterek śnieżny. Ty, no weź, chodź ze mną tutaj, mamy jeszcze miejsce dla ciebie. A czy ty masz w ogóle prawo jazdy na nie, bo to jest jakieś elektryczne, wiesz co, ja nie chcę chyba. Pewnie, że tak, ja jestem w tym doświadczony. Nie chcesz do mnie wejść? To trudno, dobra, ja pójdę pierwszy, ale ty leć za mną. Co się tutaj dzieje? Ej, dobra, to jest mega dziwne, ja się tak dziwnie czuję, gdzie my zjeżdżamy. Ja czuję, jakbym w ogóle stał w miejscu, ty też nie masz takiego wrażenia? Nie, czekaj, po zbliżamy się i wow, co się dzieje? Ale my lecimy tutaj na dół, chwileczkę, zaraz nie wytrzymam, jak nas przekręca, ty żyjesz? Tak, jestem tuż za tobą i bum, tu jest kolejny bączek, dawaj w kółko się kręcimy. Ale nas wywaliło, my chyba trafiliśmy do tego samego miejsca, co tam poprzednio, tylko tym razem z jakiejś innej prędkości i zupełnie innego miejsca. Ale te sanki, ej czekaj, ja wypadam jakąś drugą stroną, nie, zablokowałem się. A ja zleciałem na dół, patrz jak tu jest szybko. Co to ma być, tutaj już nie ma śniegu, jest tak ciemno i nawet wpadliśmy na trawę, a na trawie niestety nasze pojazdy tutaj nie działają. Gdzie ty mnie zabrałeś? Przecież tutaj są jakieś proste zjeżdżalnie, to jest takie słabe. Ale Luczek, uwierz mi, będziemy się świetnie bawić. No dawaj, wejdźmy może na ten pontonik, ale ja bym chciał, żeby on był koloru takiego czerwonego. Dobra, jesteś gotowy? Ej, co ty kupiłeś? Nie, jedź ze mną! Wiesz co, Pipek, ja chcę na deszce się teraz przejechać. Dawaj, ja polecę pierwszy. O, no dobra, niech ci będzie. Tutaj jest jakaś woda, to jest chyba taka zjeżdżalnia wodna. I czekaj, czemu my tak wolno lecimy? Ej, może one faktycznie są jakieś gorsze? Nie, ona jest zamrożona, patrzmy jak mnie wywaliło. Faktycznie, ja wypadłem z tego i chyba se przywaliłem w głowę. Te zjeżdżalnie są bardzo trudne, musimy wybrać odpowiedni pojazd do każdej z nich. Naprawdę? To wydaje mi się, że w takim razie może sanki będą lepsze. Czekaj, ja muszę zlecieć tutaj na sam dół i chyba problemem tego mojego pontoniku było to, że on był troszeczkę zbyt szybki. Ty też używasz takich sanek? No dobra, niech ci będzie. I trzeba tak mega wolno lecieć. O właśnie, coś takiego i nie wypaść stąd, żeby przypadkiem nic nam się nie stało. O, ale mnie wyrzuciło, tylko uważaj na ten wulkan. I wiesz co, Pipek, wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę. Musimy testować idealne bronie podróżne zjeżdżalnie. Masz na myśli sanki i wiesz co ci powiem? Ja tutaj kupię coś nowego. Lecę teraz na takim talerzyku, ale to jest malutkie. Chyba się razem tutaj nie zmieścimy, co? Na pewno nie, ale wiesz co, ty możesz się zmieścić do mnie. Wydaje mi się, że tutaj to będzie pasować. Wiesz co, Pipek, ja lecę. Dobra, ja lecę z tobą, ale coś mi się wydaje, że twoje sanki na pewno wylecą z tej zjeżdżalni. I czekaj, czy to jest naprawdę takie wielkie? Tak, to jest jedna wielka wyskocznia. Mi się wydaje, że to potem będzie może się zwężać, albo i nie. Uważaj na ludzi. Jakie to jest wielkie. I Luczek, kto wyżej wyskoczy? Chyba ty byłeś dosyć szybszy, ale w sumie ta moja zjeżdżalnia też nie jest zła. Ale ty mi wybrałeś słabe zjeżdżalnie. Zobacz za to, jakie ja je wybrałem. Patrz, dawaj, Pipek, musimy na niej lecieć. Nie no, co to są za ekstremalne zjeżdżalnie? Ty wiesz, że my tego nie przeżyjemy. Ale dobra, teraz musisz ze mną tutaj wsiąść na ten mój pontomik i zobaczymy, czy w ogóle uda nam się to przeżyć. Na pewno, pewnie, że tak. Dawaj, Pipek, musimy jak najszybciej rozpędź się, błagam. Okej, dobra, lecę tutaj i chwileczkę. Tutaj są jakieś tory, takie jakby pasy. Ale chwila, dobra, jedziemy teraz prosto. To chyba nie jest takie złe, albo nie. Jak nas wyletuje? Bo zaraz mi się zrzygam, to jest takie ekstremalne. A co to było? Nie, zobacz tą tutaj obok, ona jest pewnie jeszcze lepsza. Dawaj szybko, rozpędźmy się, błagam, ona jest taka szara. Czekaj, i ona się tak zwęża. Musimy chyba zrobić jakiś skok. Czaisz? A nie, trzeba było wlecieć do tej dziury. A jak nam się nie udało, to czekaj, lecimy teraz gdzieś indziej. Po jakiejś falowanej zjeżdżalni i nawet wpadliśmy głową i spadamy tutaj na sam dół. Ja z tobą nie jeżdżę, Pipek, biorę moje sanki i normalnie sam tutaj będę jeździł. No co jest, nie mów tak. A czekaj, ja tutaj mogę nawet kupić sanki świętego Mikołaja. Ho, 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 dawaj, Luczek, patrz, moje sanki na pewno rozwalą twoje. Ty jesteś jakiś niepoważny, ja w życiu bym takich nie kupił. Ty jesteś naprawdę w sumie czerwonego koloru jak Mikołaj, ja lecę na dół. A ja lecę zaraz za tobą, tylko chwila, moje sanki chyba stąd wypadną. Albo i nie, ty patrz jak tu jest kolorowo.
To mi się najbardziej podoba, tutaj są takie przeszkody i czuję się jak kuleczka w jakiejś grze. W sumie ja tak samo, chyba o to właśnie chodzi. Mnie tak nawet wybiło, tutaj jest coś takiego. I uwaga, chyba lecę na dół. Możemy wpaść do różnych zjeżdżalni, ale mnie chyba przeteleportuje tutaj, do tej zielonej. I teraz lecę aż na sam dół. A prawie bym wpadł do tego wulkanu. Teraz musimy użyć chyba tych najgorszych sadek, żeby zjechać tam, bo to jest najbardziej ekstremalne. Naprawdę chcesz zjeżdżać na tym czymś? Ale wiesz o tym, że to są początkowe sanki i szczerze mi się one nie podobały, ale jak zmieniłem ich kolor, to nie są takie złe i nawet jest tutaj jakaś dziewczyna. Może pozwolimy jej być pierwszym, bo to się może naprawdę rozpędzić. Dobra, zobaczymy jak ona sobie poradzi. Ona w sumie ma sanki, a my pontony i pom, teraz się obracamy. Wow, na szczęście nie wypadliśmy stąd, ale gdyby nie było tych zabezpieczeń, to by mogło się źle skończyć. I czekaj, teraz trzeba skoczyć. O, to jest serio mega mocne, ale czekaj, teraz zjeżdżamy jeszcze szybciej, musimy w to trafić. Wow, czekaj, ja wypadłem i chwileczkę, jestem teraz na jakiejś nielegalnej trasie, chyba takiej lawowej. O, czy ja wpadnę do środka wulkanu? Nie, proszę, tylko nie wpadaj, błagam, powiedz, że nie. Luczek, co się dzieje? Ja naprawdę tutaj lecę i ja nie mogę, ale mnie wywaliło. Wpadłem do tego wulkanu i przeteleportowałem się chyba wyżej. Ej, co to jest za neonowa zjeżdżalnia? Dobra, wejdę tutaj, dopóki Luczek nie patrzy. Gdzie jesteś? Ja jestem tam na poprzedniej, ja sobie już zjeżdżam, a ty? O nie, dobra, ja też zjeżdżam, Luczek, ale tu jakieś nielegalnej zjeżdżalni. Ej, gdzie ja jestem? Czekaj, jestem w jakiejś nielegalnej kulce. Tylko pamiętaj, nie wchodź na tą neonową zjeżdżalnię, bo ona jest zakazana. O czym ty mówisz? Wow, jak mnie wywaliło. I czekaj, chyba wiem, czemu jest zakazana, bo mnie znowu wywaliło do wulkanu. Teraz została przed nami najtrudniejsza zjeżdżalnia. Jeżeli ją zjedziemy, to potem pojedziemy tą wulkaniczną, ale to będzie ciężkie. Wow, ja tutaj byłem, chyba przez przypadek się spaliłem, ale Luczek, pokazać ci coś? Patrz na tą moją super wypasioną furę. To są takie staneczki, które są naprawdę mocne. Jesteś gotowy, bo coś czuję, że teraz na pewno mi się uda to przejść. Ty serio chcesz, żebym do ciebie wsiadł? Dobra, ale jeżeli nas zabijesz, to nie wiem, co ci zrobię. Nie no, spoko, nic nam się nie stanie. O, chwila, widzę, to jest tutaj bardzo blisko wulkanu, ale chyba zjedziemy gdzieś indziej i czekaj, chyba jesteśmy teraz tyłem. O, teraz normalnie nie wiem, co zrobię, czy to widzisz, jak my lecimy? A, co to było, Luczek? Ja nie wierzę, nie wiedziałem, że to jest aż tak ekstremalne. Sorki, i teraz spadamy na dół i czekaj, czy my jesteśmy blisko wulkanu? O nie, zaraz do niego wlecimy. Tak, było tak blisko, ale zatrzymaliśmy się. Ale teraz będziemy musieli zjechać tą drewnianą łódką. Dawaj, Pipek, szybko. Czy ona się nie spali? A to jest najgorsza, najbardziej ekstremalna zjeżdżalnia na świecie. Tu nawet jakaś lawa jest i chwila, ojej, ale tu jest gorąco, my się spalimy, jak to dotkniemy. Zaraz, Pipek, normalnie serio zwymiotuje, a jeżeli się spalimy, to nie wiem, co zrobię. Wow, jak to jest ekstremalne. Może to nie jest jakieś mega szybkie, ale jest tutaj bardzo dużo lawy. Czy ty to widzisz, gdzie my teraz jesteśmy? Tu jest tak bardzo gorąco, czuję się jak w saunie. Naprawdę za dużo tej magmy tutaj jest. Ja też się tak czuję, ale chwila, na szczęście jest powietrze. I chwila, nie gadaj, ja chyba tutaj byłem, wiesz, dokąd to prowadzi? Tak, widziałem, że tutaj wpadłeś. Czy to nie jest droga do wulkanu? To przesadzasz, patrz, my się zatrzymujemy. A może to będzie po prostu cieplutki basenik, co ty na to? Nie no, chwilę, jak to ciepły basen? Ja tutaj widzę, że przed nami chyba coś jest i ten bikon tam wpadł. Nie, to jest lawa i patrz, jak nas wywaliło. Te zjeżdżalnie były zbyt ekstremalne.